Witam serdecznie z Antypa, filmiki o gitarach. Fajnie, że taki pomysł się zrodził i taki konkurs zaistniał, żeby pokazać swój sprzęt, na czym się gra. Jakby nie było, to już w tym momencie jest to wielka nagroda dla nas wszystkich, myślę, bo któż nie chciałby się podzielić informacjami, jakim sprzęcie gra, no i się wiadomo pochwalić, bo przecież latami zbieramy różne fajne zabawki i dążymy do pewnych jakichś subiektywnych odczuć. Każdy z nas inną drogę ma i to jest ciekawe. Ja nazywam się Michał, jestem z zespołu Hobbs Band. No i gram już troszkę lat, przy czym nie zawodowo. Z wykształcenia i z zawodu jestem ichtiologiem, rybakiem, także mogę grać totalnie na luzie, nie przejmując się niczym, nie mamy menadżera, praktycznie gramy koncerty, jak nam jakoś się poukłada, uda nam się zebrać coś tam i próby nasze też takie są, ale jest tu rodzaj wolności jakiejś, no i zabawy i radości w tym wszystkim. Może zacznę po kolei. Może nie od gitary, zaczniemy od wzmacniacza i dojdziemy do gitary. Wzmacniacz Marshall Origin 20. Lampowy. Dlaczego lampę? Mój pierwszy wzmacniacz, jaki miałem, to w latach 90. to była Laboga LR1 tranzystorowa, która 3 razy na gwarancji trafiała do serwisu, naprawiali. Miała niewiele mocy, ale dało się panka pograć. Jak się podłączyło do dużej kolumny, to i nawet wyciągało. W tym czasie miałem taki epizod, że pożyczyliśmy fajny wzmacniacz lampowy Regenta 60. Był od jakiegoś tam kumpel z kapeli, pożyczył od kumpla, podłączyliśmy go. I od tej pory po prostu gdzieś tam we mnie to brzmienie pozostało. Wiele lat później próbowałem naprawić ten wzmacniacz, bośmy ten wzmacniacz przepalili. Prawdopodobnie żeśmy go do złej kolumny podłączyli. Leżał u mnie, ale był tak już skorodowany, że poszedł gdzieś tam w świat. Może ktoś akurat go naprawił. A ja, szukając rozwiązań, głównie opierając się o finanse, bo nigdy się kasy nie przelewało, szczególnie, że się zawodowo nie grało. W końcu, już jakieś 7 lat temu, kupiłem wreszcie pierwszą lampę. Przy czym nie był to ten Origin, a to był zwykły Marshall Combo. Jak on się nazywa, to zaraz tutaj pokażę fotkę, bo już nie pamiętam. W każdym bądź razie gdzieś tam czyste brzmienie było fajne, ale to przesterowane takie nie do końca. No i się okazało, że na próby jednak z dużymi bębnami to był za mały, bo to była raptem 5-watowa lampa z redukcją do 1 watu. No i tak gdzieś przeglądając te różne rozwiązania, różne projekty, natknąłem się właśnie na tego Origina i urzekło mnie tam brzmienie w jednym z filmików i postanowiłem nabyć. No i okazuje się, że do tej pory naprawdę no nie mam nic tu do zarzucenia jemu. Myślę, że jak najbardziej spełnia na dzień dzisiejszy moje oczekiwania. Co w nim jest takiego, no najważniejsze, że on jest prosty, tak? Nie ma praktycznie żadnych cyfrowych modułów. Jest praktycznie tylko jeden kanał i co chciałem? Chciałem, żeby nie było tu cyfrowego rewerbu żadnego, bo teraz już nagminnie te cyfrowe rewerby instalują, żeby po prostu to była czysta lampa i że w razie czego, jeżeli trzeba to naprawić, to też żeby nie było kłopotu. To w sumie na tyle tego wzmacniacza. No i wzmacniacz ma fajnie, że ma te redukcje, że praktycznie mogę sobie cicho pograć. Co prawda do domu to się kompletnie nie nadaje, ale na szczęście mamy salkę, w której mamy próby, więc na tej salce jest. Teraz zima, trochę
nie ma za ciepło, ale dajemy radę, sprzętowi na szczęście się nic nie dzieje, on sobie tu jest, słuchaj. I no na pełnej mocy, no to nawet nie pełnej mocy, bo to tak nawet ten główny potencjometr wzmocnienia tak daje na 7 maksymalnie na próbie. Przy czym jest wtedy ustawiony to na pełną moc. To jeżeli chodzi o wzmacniacz. Wzmacniacz podłączony jest do kolumny. Kolumna ta robiona była przeze mnie jeszcze w latach 90. z mebli kuchennych, ale ta pilśnia nawet była taka dobrze zbita, fajna lita. Konstrukcja tam jest drewniana w środku, skręcana porządnie klejem takim. To był klej kostny, bodajże jego się na gorąco tak rozgrzewało, też klejone i dopiero skręcane, także to jest naprawdę solidna skrzynia. No i tam co zrobiłem, zamontowałem jeden głośnik, bo z racji, że ona nie ma tam dużej pojemności, jeden głośnik i jest to Greenback 25-watowy. Wzmacniacz 20 W, głośnik 25-watowy, też obawy miałem na początek, czy to mi nie wyrąbię gdzieś tam, jak będę mocno łoił, ale przeglądając testy tego Greenbacka, gościu, który podłączył na 100-watowym wzmacniaczu, to łoił na nim i też go nie przepalił. Więc myślę, że tu jestem spokojny. Samą kolumnę, no już ona przeszła trochę modulację od środka, to widać, no ale starałem się ją trochę tak jakoś, żeby wyglądała, to taką fajną tą kupiłem. Jak to się nazywa, to jest taka, no to jest taki materiał, który fajnie nie tłumi tych wyższych częstotliwości, jest taki transparentny, jeśli chodzi o dźwięk. A w miarę atrakcyjnie wygląda, no i w zupełności na razie na tym sprzęcie gram i jest to nawet fajne. Co dalej idzie? No dalej idzie mi tutaj z tego wzmacniacza, czyli wszystko od tyłu, od wzmacniacza opowiadam, do jej skrzynki magicznej, bo tak na dobrą sprawę to ja w zupełności na samym czystym kanale też bardzo ładnie to się... wziąć na koncert i fajnie cały koncert wyszedł i świat się nie zawalił. Ale wiadomo, każdy z nas lubi mieć te zabawki, lubi mieć tą skrzyneczkę, gdzie sobie tam coś zmienia. No i ta skrzyneczka dużo tu się zmieniało. Taką podstawową rzeczą, którą sobie nabyłem, żeby troszeczkę to ciepłe brzmienie, takie czyste, podrasować, to takiego elektroharmonika Big Muffa Germanium nabyłem. Jakoś nie wiem dlaczego akurat, ale aha, wiem dlaczego, ponieważ on jest podwójny, ma zarówno overdrive zwykły, bardzo fajny, tak troszkę pazura dodaje. Ale ma też takiego distortiona typowego. Akurat wymagane jest jakieś takie mocniejsze, bardziej przesterowane brzmienie, też sobie to używam. I praktycznie z takich przesterów, takich mocno, to tylko mam to. Ale mam tu też tak, też mam elektroharmonixa Pulsara, ponieważ do kilku rzeczy potrzebowałem fajne vibrato. Mam już go ustawione, kropeczki nastawione, nic nie kombinuję, jest fajny. Do tego repertuaru, co gramy, pasuje. Delikatne, fajne, takie wygrywa. Co jeszcze mam tu ciekawego? Z myślą o basiście zespołu kupiłem, bardzo tanio ktoś sprzedawał, taki efekt do basu, który działa w przeciwieństwie do kompresora, czyli robi taką totalnie ankompresję, ale jakoś basista nie mógł się do tego przekonać. Ja mówię, że fajnie w tym jednym numerze to by pasowało, ale leżało mi na półce, na ten i mówię,
A to ja sobie zamontuję. I powiem szczerze, że taki efekt jest, tak jak jest na zwykłym tym, to jak dodam go. Ale trzeba uważać z nim, bo wyższych tych już jedzie po uchu. I wtedy już wystarczy. Do overdrive'a, czyli go używam praktycznie tylko dosłownie w niektórych momentach lub graniu. Co dalej? Dalej, i to by się kończyło, jeśli chodzi o efekty do samego wejścia bezpośrednio. No i pozostaje teraz, mam w pętli efektów wpięte takie dziwadełko. A dlaczego? Ponieważ miałem, przewinęło się kilka efektów związanych z pogłosem, z jakimś delayem i co się okazało, nie mogłem wrócić do brzmienia pogłosu typowo sprężynowego. Miałem kiedyś Valve Saitat 65R, długo na nim grałem. To jest taki tranzystorowy Marshall, ale on ma tam preamp lampowy. I tam była właśnie sprężyna. I tej sprężyny mi strasznie brakowało. No, teraz ostatnio kupiłem sobie sam sprężynę. Wymyśliłem sobie w ogóle, że chcę zamontować do tego zmacaczu, żeby była ta sprężyna. Przy czym okazuje się, że to nie jest takie proste, bo ja jak nabyłem sprężynę sprawną, w miarę w dobrej cenie, okazało się, że jednak one, żeby dobrze współgrały, no muszą być te wzmacniacze sterujące tą sprężyną dobrze wyliczone pod względem tam oporności wszystkiego. I ja próbowałem taki moduł zmontować, ale gdzieś poległem z braku czasu. No ale w akcji desperacji miałem taki stary mikserek mój i podłączyłem do niego jako do pętli. I poza szumem, który niestety jest spory, wróciłem gdzieś tam do tego, co potrzebowałem, czyli... Podłączony tu do tego mam jeszcze takiego ręcznie robionego, sprezentował mi to kiedyś kolega z zespołu takiego zaprzyjaźnionego. I to jest ręczna robota, taki delay, ale ja go mam dosłownie. Przerażam z tą sprężyną, no uzyskuję to. Bardzo fajnie zadowolony jestem z tego polituna malutkiego. On fajnie pokazuje szybciutko, gdzie te struny puszczają. Szczególnie na koncercie to się fajnie sprawdza, no ale to nad nim nie będę się wypowiadał. Każdy, kto to użył raz, to wie, jakie to jest wygodne i fajnie, bo mało miejsca zajmuje. No. Jeśli chodzi o zasilacze, no to niestety, ale mam tu takie zwykłe, ale stabilizowane te zasilacze, jest ok. Niedawno użytkowałem Cioxa DC7 i przyznam szczerze, że jest różnica, jeśli chodzi, jak się podkręci mocno wzmacniacz, że jednak te brumienia, szumienia mniejsze, ale z racji finansowej, no, że to nie przenosi granie dochodu. Sprzedałem go, no, zadowolony jestem, bo mogłem budżet podreperować, a wróciłem do starego zasilacza stabilizowanego, nie ma źle. Także myślę, że też z tymi zasilaczami najważniejsze, żeby to było, żeby one stabilizowane były i nie żadne jakieś tam chińskie impulsowe, nie wiadomo co, tylko po prostu albo porządny zasilacz faktycznie, który jest stricte robiony pod efekty, albo po prostu dobry, stabilizowany, transformatorowy zasilacz, ale żeby miał ten stabilizator i też wszystko gra. No i podłoga tu się tam kończy. No i może przejdziemy szybciutko do gitary jeszcze, żeby nie zamęczać, nie zanudzać. Gitarę to mam taką właśnie, trudno powiedzieć ile to, czy to dobry sprzęt, czy to nie. Jest wygodny sprzęt, a sprzęt ten jeszcze mam z lat młodości, kiedy rodzice powiedzieli, że jak tą maturę jakoś
zmęczę, uda się mi uzyskać tą maturę, żeby jakiegoś kopniaka trochę gdzieś tam pójść dalej, gdzie jestem wdzięczny im bardzo za to, bo dzięki temu i studia skończyłem i pracuję, gdzie pracuję. No to powiedzieli, żeby się dołożył do tej gitary. To był 2002 roku gdzieś tam, a nie, nawet wcześniej, przecież maturę 2000 robiłem roku, czyli praktycznie koło roku 2000, czyli już ona już 23 lata. W sklepie no miałem jakiś tam budżet, pamiętam, ale nie jakiś skromny, bo ten budżet był taki, że taką średniej klasy już dobrej gitary można było poszukać. I pamiętam w Częstochowie, Marko bodajże się tam, nie pamiętam, że ten sklep się wydał. Nieważne, nabyłem tą gitarę, to jest Honer, model Baton Rouge, tak się nazywa dziwnie. Przyglądałem, szukałem jakichś informacji na temat tej gitary, to niewiele w ogóle jest informacji na ten temat tej gitary. Z tego co wiem, no to tam uznawana była jako takiej średniej klasy sprzęt. Ale nic w sumie się z tym sprzętem nie dzieje. Stroi w miarę dobrze, udało się w sumie prawidłowo to wszystko zestroić. No jedynie mam gdzieś tam, już tam niektóre są progi troszkę wyrobione, to pewnie czeka w najbliższym czasie, jak już to wymiana tych progów. Nigdy nie myślałem, żeby zmieniać i szukać gitar. Przyzwyczaiłem się do tej gitary, strasznie wygodna dla mnie. No i pomyślałem sobie, no najwyższy coś zainwestować. No i padł wybór na to, żeby jednak te przystawki zmienić. Oryginalne honorowskie tam źle nie brzmiały, ale jak porównałem sobie z tymi, co nabyłem, no to jednak różnica jest. A długo przymierzałem się do tych przystawek. Chodziło mi, żeby mimo wszystko tak gdzieś to brzmienie takie vintage'owe, nie modernowe było. I padł na te przystawki właśnie Seymoura Duncana. To jest model Saturday Night, bodajże tak to się wymawia. I jak zrobiłem te, ustawiłem je, to naprawdę już jestem bardzo zadowolony. Wiem, że jeśli chodzi o pewne brzmieniowe sprawy, to już osiągnąłem ten etap satysfakcji. Teraz to zostaje już tylko kwestia umiejętności na gitarze grać. Mam nadzieję, że jak dzieci odchowam, to gdzieś tam popcham znowu następny taki etap edukacyjny, bo jestem typowym samoukiem grającym z początków w zespołach punkowych. Teraz mamy taki zespół bardziej taki rockowy niż punkowy, ale też elementy gdzieś tam punka się przenikają, także serdecznie zapraszamy i na stronę, i to co się dzieje. Jesteśmy zespołem niekomercyjnym, więc występujemy rzadko, ale staramy się być i coś działać na tym polu. No i praktycznie, no cóż, to wszystko, no pokażę tu zbliżenia, będę film montował, to zbliżenia tych sprzętów. No i dziękuję jeszcze raz za możliwość wystąpienia i wzięcia udziału w konkursie. Tak jak mówię, sam fakt, że można się już pokazać, pogadać o tym, jest wielką frajdą. Także dzięki raz jeszcze, Xantym, pozdrawiam filmiki o gitarach i uważam, że to jest super sprawa, uwielbiam wywiady właśnie u Ciebie, także servus. Zostać tam, zostać sam.